która tutaj bardzo się przygotowywała solidnie. Dzieci z ale ja myślę, że efekt będzie świetny, także bardzo serdecznie zapraszam. Nikt nie umniejszy wyrzutem, ni łzami pomysłu, którym arcymistrz harmonii błysnął w przystępie wspaniałej ironii. Bóg dał mi ciemność na równi z księgami. Nad miastem książek powierzył władanie oczom bez światła, co zdolne jedynie sprawnie odczytać z bibliotek omamień sennych fragmenty bez sensu, prześwity świtaniom wzięte. A ja bez celu udręczam granice bezdennych, stromych bibliotek bez oczu. Powolnie mroczy płócień wydrożony, szukam wciąż laską niezdecydowaną. Ja, co mu patrzył krainę wybraną, w raju bibliotek przemierzam jej strony. Gdy wkraczam chwiejnie w długie korytarze, czuję ze świętym, acz niejasnym drżeniem, że jestem innym, umarłym, z widzeniem, żem szedł tak samo w dniach tych samych zdarzeń. Teraz patrzę na bezsenny świat, który traci kształty i kolory. W popiele bladym, od mglistości chory, jest jak niepamięć i jak omam sen. Gdy przywyknie się już do obezwalniającego zapachu zbutwiałego papieru, unoszącego się z trzewi księgogrobu, gdy przytrzyma się pierwsze alergiczne napady kichania spowodowane przez unoszący się wszędzie kurz książkowy, gdy oczy powoli przestaną zamić od gryzącego dymu tysięcy kominów, wtedy można w końcu zacząć podziwianie niezliczonych cudów księgogrobu. W księgogrodzie znajdowało się ponad 5000 urzędowo zarejestrowanych antykwariatów. Szacunkowo ponad 1000 półlegalnych księgarenek, gdzie prócz książek oferowano substancje, których używanie wzmagało prawdopodobnie radość czytania i koncentracji. Istniała także niemal niezmierzona liczba latających handlarzy, którzy na regałach, na kółkach, w drewnianych wózkach, w torbach konduktorkach i na taczkach oferowali słowo drukowane w każdej możliwej formie. Były też sklepy oferujące tysiące różnorodnych zakładek do książek i naklejek z nazwiskiem właściciela. Kamieniarze specjalizujące się w podpórkach do książek. Zakłady stolarskie i meblarskie, pełne pulpitów i regałów książkowych. Byli też optycy, wytwarzający okulary do czytania i lupy, a na każdym rogu kawiarenki, zwykle z kominkiem i odczytami poetyckimi przez całą dobę. Ulicami jeździły niezliczone jednostki księgogrodzkiej straży pożarnej. Z powodu gwałtownych wiatrów, szalejących skale po ulicach, księgowód, w zależności od pory roku, był chłodny, albo zimny, albo lodowaty, ale nigdy ciepły.
Z tego powodu przesiadywano chętnie we wnętrzach sumiennie opalanych i oczywiście wiele czytano. Stale rozpalone piece, możliwe przy skoku iskry, bezpośrednie sąsiedztwo prastarych, łatwopalnych książek. Stwarzało to dosłownie zapalną sytuację, w której w każdej chwili mogła rozszaleć się nowa orgia ognia. Musiałem oprzeć się pragnieniu zaatakowania pierwszej lepszej księgarni i szperania w księgach, ponieważ nie wyszedłbym z niej do wieczora, a najpierw musiałem przecież zatroszczyć się o nocleg. Tymczasem z błyszczącymi oczami przebiegałem wzrokiem po wstawach i starałem się zapamiętać sklepy dysponujące najbardziej obiecującymi ekspozycjami. I oto były one śniące książki. Tak w tym miejscu nazywano antykwaryczne zasoby, ponieważ z handlowego punktu widzenia nie były one ani już na trawie żywe, ani jeszcze całkiem martwe. Znajdowały się bowiem w stanie przypominającym sen. Właściwy żywot miały już za sobą, a rozkład przed sobą. Tak więc trzymały sobie milionami milionów na wszystkich regałach, we wszystkich skrzyniach, piwnicach i katakumbach księgowych. Jedynie książka znana poszukującą ręką i otwarta przed nią. Książka zakupiona i wyniesiona stamtąd mogła ożyć nowym życiem i to było to, o czym śniły te wszystkie książki. Tutaj, tytuł w wełnianej skarpecie Hannibala Sykoraksa. Pierwsze wydanie. Tu, ogolony język, adres te i sinowy ze słynnymi ilustracjami na lichu wahacza. Tutaj z kolei mysie hotele w świeżej wieprzowinie. Legendarny humorystyczny przewodnik autorstwa Jodlera, Von Himmea, w elegantnym stanie. Wieść zwana Władkiem Śniegu, autorstwa Honko Palisady, zachwalona przez wszystkich autobiografia. Książka zbrodniarza poety, napisana zresztą w lochach żelaznego miasta, z autografiem napisanym krwią. Życie jest sprawniejsze niż śnieg. Wijące bez nadzieją aforyzmy i maksymy, THT, farsywola w obiciu nietoperzowego futerka. Mrówczany bębenek z Enzeminy, Tunel Strachu, legendarne wydanie pismem lustrzanym. Szklany gość Zodiaka, dzwono wrzaska. Eksperymentalna powieść Humpo Hanksa, pies, który szczekał tylko wczoraj. Nic, tylko same książki, o których przeczytaniu śniłem, od kiedy Dancelot z rozmarzeniem mi o nich opowiedział. Do każdej witryny przyklejałem się chlapami, jak pijany, przesuwałem się z łóżku od niej po omacku, w ślimacznym tempie, usuwając się naprzód. Po flegmatycznym, strawionym na marzeniach życiu pisarza, w twierdzy smoku, potęgowanym najwyżej od czasu do czasu, przejściowym oblężeniem, życie na ulicach Księgogrodu obdarowało go nagle gradem doznań. Obrazy, kolory, scenki, zgiełk i zapachy, wszystko było nowe i pobudzające. Cemończycy we wszystkich występujących formach, a każdy miał obcą mi twarz. W twierdzy wciąż paradawały przede mną znajome oblicza. Krewni, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi. Tutaj wszystko było dziwne i nieznane. Oczywiście spotkałem też tego czy innego mieszkańca twierdzy smoków. Przystawaliśmy wtedy na chwilę, pozdrawialiśmy się uprzejmie, wymienialiśmy parę banalnych uprzejmości, życzyliśmy sobie wzajemnie przyjemnego pobytu i znowu się żegnaliśmy. Tego rodzaju powściągliwe zachowania zachowały nas wszystkich w czasie podróży. Wiąże się to między innymi z faktem, że nie po to wyprawiamy się w nieznany, aby spotykać podobnych sobie. Ale teraz dalej do dzieła odkrywać nieznane.
Wszędzie dookoła stali wykuczeni poeci i deklamowali na głos fragmenty ze swoich dzieł. W nadziei, że jakiś wydawca lub obrzydliwy bogaty mecenas, spacerując obok, zwróci na nich uwagę. Obserwowałem, jak niektóre wyraźnie dobrze odżywione postaci krążyły wokół ulicznych poetów. Grube dzikuny, które słuchały uważnie i od czasu do czasu robiły sobie notatki. Nie byli to bynajmniej szczodrzy mecenasi, tylko agenci literaccy zmuszający rokujących nadzieje autorów do wyniszczających kontraktów, aby wyciskać ich potem bezlitośnie jako widmowych autorów. Aż gdy doniósł z nich ostatni oryginalny pomysł, opowiadał mi o tym Dancelot. Napistowscy urzędnicy w małych grupach patrolowali czujnie ulice, poszukując nielegalnych sprzedawców, którzy nie posiadali miejscowej licencji. Gdziekolwiek się pojawiali, pospiesznie wpychano do worków książki i brów szły taczki. Żywe gazety, żonogie karzełki w swoich tradycyjnych papierowych pelerynkach ze stron gazetowych wyczekiwały najnowsze plotki i skuteczki świata literatury. Za małym wynagrodzeniem pozwalały one przechodniom odczytywać szczegóły ze swoich pelerynek. Usłyszeliście! Mówiąc pan potem okno za prezent wydawca za swoje opowiadanie! Chodził na cytryny! Trudno uwierzyć, redagowane powieści od Jana Ogensa odlecie się o kolejne pół roku. Niesłychane! Pan Totas ten trafił ostatni rozdział Pijaka Prawdy w ciekłości brzask u Grifflera. Lupach, lina, sznurach i butelka na wodę. Jeden,
wyrósł pod moich stóp, prost z kanału. Imponujący egzemplarz w żelaznym hełmie i drucianej masce. Były to środki chroniące nie tylko przed kurzem, czy niebezpiecznymi insektami tajemniczego świata pod księgowrotem. Dance Lok opowiadał mi, że łowcy książek nie tylko wzajemnie odbijali sobie ofiary, walczyli ze sobą i nawet wzajemnie się zabijali. Nie trudno było w to uwierzyć, widząc tę wyłaniającą się z ziemi całkowicie opancerzoną, sapiącą i chrząkającą kreaturę. Większość przechodniów stanowili po prostu turyści, których do miasta śniących książek zagnała ciekawość. Wielu z nich było poganianych w grupach uliczkami przez przewodników z blaszanymi megafonami, krzyczących do swojej grupy na przykład. W którym domu Urian Nusek sprzedał dolinę latami morskim jakiegoś wydawnictwa. Zwiedzający podążali za swoim przewodnikiem, stekocząc i wyginając się jak gęsi, zdumiewając się każdym banalnym drobiazgiem tego typu. Co chwila kolejny bezczelny tuścioł zastępował mi drogę, ciskając do ręki jedną z karteczek z informacją, który poeta zaszczyci dzisiejszego wieczora jakąś księgarnię z okazji dyrektory, czytając fragmenty ze swoich dzieł. Trwało to chwilę, zanim nauczyłem się ignorować tę formę rozwoju ulicznego. Wszędzie dookoła pijały się małe istotki poprzebierane za książki na nóżkach, służąc na przykład za reklamę dla morskiej panny z kieliszące herbaty albo po brzegu książka. Od czasu do czasu potrącały się nawzajem, ponieważ w atrapach książek miały dość ograniczoną widoczność. Potem zazwyczaj wywracały się na siebie hałaśliwie, usiłując spośród turystycznego śmiechu z powrotem stanąć na nogi. Na jednym jedynym skrzyżowaniu zobaczyłem Harry'ego Szunglisza skokrojony w kostki oku okras, gdy płaczą kamienie i męczoną suchotami bohaterkę za Nilem Kaszlak z dzieła Gofida Lepterkella za Nila i Mur. Jestem jedynie włochatką, a ty, mój kochany, jesteś murzem. Nigdy nie będzie nam dane być radnym. Rzućmy się w przepaść demonów. Tych parę zdań wystarczyło, aby znowu łzy napłynęły mi do oczu. Gofid Lepterkell był geniuszem. Dalej, dalej, latający handlarze zaczepiali mnie nieustannie i próbując wciskać mi sfatygowane tomiszcza, podążali za mną ulicą, deklamując głośno fragmenty ze swych tandem. Uciekając przed jednym z tych natrętnych gości, można dotrzeć do pomalowanego na czarno domu, na którym wisiała drewniana tablica informująca, że jest to gabinet niebezpiecznych książek. Ksiarz w czerwonej aksamitnej pelerynie krążył w tej wewce przed domem i szczerzył przerażająco kły, wołał jeszcze do przychodzenia. Wejście do gabinetu niebezpiecznych książek na własną odpowiedzialność. Dzieciom i starcom chcę uzbrojone. Bądźcie gotowi na najgorsze. Są tu książki, które potrafią ugryźć. Książki, które czekają na wasze życie. Trujące, duszące, latające książki. Wszystkie są prawdziwe. To nie tunel strachu. To rzeczywiste, szanowni państwo. Sporządźcie dostanek i ucałujcie swoje najbliższe. Zanim wkroczycie do gabinetu niebezpiecznych książek. Różnego wyjścia w regularnych odstępach wynoszono na naszych ciała przykryte prześcieradłami. Za zabitymi deskami okien co róż dochodziły zmienione wrzaski, a mimo to turyści głównie walili do gabinetu. To tylko pułapka na turystów. Nikt nie byłby na tyle głupi, by publicznie pokazywać prawdziwe niebezpieczne książki. Nie miałby pan ochoty na coś naprawdę autentycznego? Zainteresowany małym oburzeniem ormem? Co? To krew prawdziwych pisarzy, których krążył on. Jedna kropla tego do szklanki wina i będziesz miał halucynację całych powieści.
Tylko 5 pyłów za chwileczkę. Nie dziękuję. Sam jestem w stanie. Wysnowy stwierdzi smoków. Wszyscy uważacie się za jakiś niewiadomo co. A piszecie tylko dzięki atramentowi. A on? Może tylko paru z was uda się go osiągnąć. No tak. Najprawdopodobniej trafiłem w najbardziej parszywe zaułki księgogrodu. Dopiero teraz zauważyłem, jak rzucają się tu w oczy stojące wszędzie łopki książek, załatwiające swe ciemne interesy z jakimiś mrocznymi postaciami. Zainteresowałem się książkami z mrocznej listy? Chodź ze mną, tam, gdzie my ulicy, a pokażę ci książki, o których nawet nie śniłem. Dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Nawet nie mam żadnych książek. Chciałam tylko skręcić ci kartki i uciąć ręce, by zamarynować je w orcie i strzelać. Wielkie stwierdzenie jest oczywiście bardzo pożądane przyjemność. Spieszyłem się, żeby opuścić tę obskurną dzielnicę. Zanurzyłem się ponownie w tłum przechodniów. Cała szkolna wycieczka penhaheckich karzełków wyryptała przede mną nieśmiało, trzymając się za rączki. Ze świecącymi oczami wypatrywały one swych ulubionych lirytów. Tam! Tam! Poszedł na widok! Tam! Michał wróci z nią kawę! Wędrowałem i muszę przyznać, że moja pamięć nie jest w stanie sprostać wszystkim cudom, które tam ujrzałem. To tak, jakby wybrać się na spacer poprzez przesadnie bogatą, ilustrowaną książkę, w której jedna artystyczna myśl prześciga drugą. Przechadzające się litery służące za reklamy dla nowoczesnych drukarni. Ściany domów pomalowane w figury bohaterów z znanych powieści. W całej tej wrzawie wławiają jedynie strzępki zdań, ale każda rozmowa zdawała się w jakimś stopniu krążyć wokół książek. Książkami przyraźni, musimy się będzie nas wizualnie. Kupiłem ciekawie, czytając sprawy, które pory przegali do tej krójby. Kupiłem pierwsze zdanie drugiej powieści Aurora Jones. Podwójny błędem drukarski. Za jedyne dwie pyry. Jeśli którykolwiek osiągnął kiedyś Orma, to na pewno duży jest lider. Typograficznie to hańba dla całej branży drukarskiej. Pisać powieść przypisową, nic tylko przypisy do przypisów. To by było coś. W końcu stanąłem na skrzyżowaniu, obróciłem się wokół własnej osi i liczyłem przy tym sięgarnie znajdujące się na przylegających do niego uliczkach. Było ich 61. Serce podskoczyło mi niemal do gardła. Tutaj i życie, i literatura zdawały się jednością. Wszystko krążyło wokół słowa drukowanego. To było moje miasto. To był mój nowy dom. Ale się cały czas zmieniło. Co? To wyszło.
Ale pani, ma pani jakiś długopis może? Nie mam. Proszę pani, ma pani jakiś długopis? O, dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszamy też na jutro. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować dzieciom, które tak pięknie się przygotowały. A ja chciałam prosić, żeby wszyscy, którzy już dokończyli swoje fragmenty powieści, przekazali je nam, zostaną one w bibliotece jako przykład nowoczesnej literatury, czyli książki, która nie ma typowego wyglądu. Proszę państwa, wszystkie książki, które państwo...